Ja dzisiaj chciałem troszkę opowiadać o, o pewnej zmianie, która nastąpiła u mnie. Nie wiem, jak u Was wyglądała kariera programistyczna, ale być może na początku pewne rzeczy robiło się tak dosyć mocno prosto. Po prostu siadało się do klawiatury i, i implementowało kodzik. Później poznawało się coraz to więcej fajnych wzorców ciekawych, więc szukało się jakiegoś pola, żeby to zaimplementować. No i te, ten, ta, ta aplikacja, te systemy, które robiliśmy, one się coraz to co bardziej komplikowały. A potem pewnie się dochodziło do takiego wniosku, że, kurczę, to może to nie aż tak trzeba komplikować, i był powrót do takiego prostego kodu. Dzisiaj właśnie chciałem porozmawiać z wami o, o kodzie, który pozwala do, robić dużo, ale jest jednocześnie bardzo, bardzo prosty. E, ja się nazywam już Gil, e, gdzieś tam w wolnej chwili sobie właśnie nagrywam podcast. Z ciekawości, e, kto kiedyś miał okazję usłyszeć jakiś jeden odcinek? O, super. Wszystkie. O, no to... Dziękuję, dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś by chciał, to serdecznie e, zachęcam. E, słuchajcie, ja zawsze mam taki cel na, na, na prezentacjach, żeby kogoś zainspirować. Ja jakby od, do, Dokumentacja służy do czytania gdzieś tam, nie wiem, przy projekcie w domu, e, żeby na spokojnie można się było z tym zaznajomić, a ja zawsze wychodzę z tego z, z prezentacji z założeniem, czy też na scenę z założeniem, że jeżeli uda mi się was zainspirować do tego, żebyście wieczorem czy następnego dnia, może, może, może nie jutro, bo to jest sobota, ale gdzieś tam w tygodniu, e, w projekcie spróbowali to zaaplikować u siebie. Wtedy jest mission accomplished. Dobra, a o czym będziemy sobie rozpowiadać? Eee, ale zanim do tego dojdziemy, chciałem z Wami zagrać w szybką grę. Eee, jesteście gotowi? Gra będzie szybciutka. Zagramy w skojarzenia. Będzie się wyświetlał rysunek, w sumie może dwa nawet. Pierwsze skojarzenie, jakie Wam pada. Jeżeli się tam wyświetli, załóżmy kwadrat, pierwsze skojarzenie, jeżeli będzie kwadrat, mówicie kwadrat. Jeżeli macie jakiekolwiek inne skojarzenie, śmiało, zobaczymy, co wyjdzie. Z czym Wam się kojarzą te książki? DDD. -d -d. Bardzo dobrze. Poziom drugi. Chłopaki nie, Chłopaki nie płaczą. Bardzo dobrze. Nie wiem co wygrałeś. <laughs> Możemy pogadać na wterze. Poziom trzeci. Z czym wam się kojarzą ci panowie? I celowo tak prowokacyjnie troszeczkę ich zestawiam, bo zawsze ciekawy jestem co tam w sali poleci. Walka Maciek... Maciek, a nie robić po lewej stronie, Elon Musk po prawej. Innowacje. Innowacje. Mi się oni skojarzą, że ci panowie umieją w odliczaniu. A... Do tego też dojdziemy. Poziom czwarty. Czy wam się to kojarzy? After. After. <laughs> Lele jak zwykle ustawia rozmowę. E, Okej, okay, dobra, słuchajcie, a dlaczego wybrałem te zdjęcia, dlaczego się, chciałem od nich zacząć? E, te dwie książki. Blue Book, Red Book, który akurat. Blue Book w Polsce wyszedł czerwoną okładką, Redbook w Polsce wyszedł z niebieską okładką. Super. Ja mam delikatny problem z tymi książkami, chociaż jakby stosuję w praktyce te, te, te tezy i, i jakby koncepty, które są w tych książkach opisane, ale mój problem z tymi książkami jest taki, że one są bardzo trudne w przyswojaniu. Kto czytał te książki? Okej, okay, mało osób. Problem z tymi książkami jest taki, że po pierwsze są dosyć grube i jak człowiek to czyta, to, zwłaszcza tą lewą książkę, to bardzo szybko łatwo można usnąć. A w momencie, kiedy tak naprawdę się tą na książkę przeczyta i do niej się wróci po pewnym czasie, nie wiem, po roku, po dwóch, może po trzech, to ma się wrażenie, że się czyta zupełnie inną książkę. Bo za każdym razem się gdzieś tam, wiecie, neurony poobijają i, i, i coś nowego uda się w tych rzeczach zobaczyć. I problem z tymi książkami najważniejszy jest taki, że jak człowiek zaczyna to czytać, to zaczyna rozumieć, czego nie wie, to dosyć skomplikowany sposób, więc zaczyna się taka, nakręcać taka spirala. Uh, rzeczy, które tak naprawdę trzeba poznać. Im więcej się czyta, tym więcej człowiek ma wrażenie, że nie wie. I, i tak naprawdę na końcu te książki odkłada na półkę i, i o nich zapomina. I mówi, że to nie ma sensu. I to jest pewien problem. Natomiast ten pan kojarzy się, wiadomo, oczywiście z, z Twitterem czy też X-em, bo tam jakiś rebranding był po drodze. No, mi się on kojarzy przede wszystkim gdzieś tam ze SpaceXem i, 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 i Teslą. I tak, nie wiem jak wy, ale czasami sobie lubię tak gdzieś tak popatrzeć, właśnie na to na starty tych rakiet, jaką powtarzalność w tym biznesie można osiągnąć, jak zwinnie można podchodzić do projektowania nawet takich rzeczy jak loty w kosmos. Dzisiaj możemy obserwować, że NASA bardzo mocno idzie takim waterfallem i jeden strzał i musi się udać. Miesiące, lata przygotowań. SpaceX robi to agile'owo, nie wyjdzie. No cóż, my to nazywamy fuck up'em na produkcji. Oni mają ładniejsze nazewnictwo, oni to nazywają rapid unscheduled disassembly. W sumie... W sumie to my powinniśmy nazwać, wiecie, te nasze fakapy na produkcję jakąś taką bardzo fajną, taką zwinną marketingową nazwą, żeby to nie kojarzyło się z jakimś tam dzwonem. Natomiast yy, z, z jeszcze jednego powodu, oprócz takiego, że mu, lubię sobie, jako tam, wiecie, Widz, pooglądać gdzieś tam na YouTube te starty. Yy, podoba mi się to, że jak się człowiek tak gdzieś tam pogugla, to bardzo łatwo i szybciutko można się dokopać do czegoś, co się nazywa Falcon User Guide. To jest taki PDF, który tu ma 100 stron, który pokazuje. Że, jeżeli byście chcieli strzelić sobie takim, a, taką rakietą i wynieść na orbitę jakiś ładunek, to tam zobaczycie takich, powiedzmy, troszeczkę marketingowe, troszeczkę techniczne rzeczy, jak to będzie wyglądało. Ktoś czytał kiedyś tego PDF-a? I nie jestem zdziwiony, że nikt nie podnosi rąk, bo kto w naszej branży czyta manuale. <śmiech> <śmiech> Dobra, ale gdybyście sobie tego PDF-a y, znaleźli, bo to wystarczy to wpisać w Google i mamy tego manuala, y, i zaczniecie sobie przyglądać, to wśród tych wszystkich rysunków technicznych jest taki. Strona, bodajże chyba 66, jeżeli mnie pamięć nie myli, i na tej stronie jest opis, jak wygląda procedura startu tej rakiety. I e, to jest dokładnie ta strona. Ona ma różne wersje, bo to też e, różne misje wyglądają troszeczkę inaczej. I tam można zobaczyć całą sekwencję zdarzeń, które opisują, jak to będzie wyglądało. Jest taki nazwa takiego punktu czasowego i, a, i, 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 i co się dokładnie będzie działo. Więc, jeżeli byście byli zainteresowani, jak to powinno wyglądać, zanim nastąpi to słynne Rapid Unscaled disassembly, to tu jest opis. I my tą kartkę tak naprawdę możemy oglądać jej prezentację na YouTubie, jeżeli sobie oglądacie jakieś takie właśnie transmisje, czy też retransmisje z takiego, z takiego startu jednej czy drugiej rakiety, w postaci tego kółka na dole, na które się ciągle tam przesuwa, jak się zmienia czas. I na tym kółku są namalowane bardzo istotne momenty z życia tego tej rakiety, tego lotu. Nie? Jest moment, kiedy ta rakieta gdzieś tam startuje, jest moment, kiedy ta rakieta osiąga taki moment, kiedy te sybiu tam jakieś ciśnienia są najbardziej, um, obciążają tą, tą konstrukcję, jest moment, kiedy ten silnik się wyłącza i tak dalej, i tak dalej. I wraz z rozwojem tego wideo to ładnie te punkty się tam gdzieś przesuwają. I na dole jest taki ładny napis T minus i to jakiś znacznik czasowy, albo T plus i jakiś znacznik czasowy. I te wszystkie punkty właśnie one tak bardzo fajnie się układają na takim timeline'ie, Jakieś takie eventy, właśnie z życia, z życia tego startu. I na tej osi czasu wyróżniają się dwa takie momenty. To jest moment, kiedy zakończono przygotowania i uruchomiono taką sekwencję startową tej rakiety, i moment oznaczony jako liftoff. Ja pozwoliłem sobie tutaj na tym, na tym timeline wyznaczyć te, te właśnie te dwa momenty, ponieważ jest o nie oparta pewna logika. A ta logika, która która się tutaj rządzi, wykorzystuje właśnie te dwa eventy do podziału całej tej osi na trzy części. Na część, takich, na część przygotowaniową, przygotowawczą, gdzie od momentu postawienia w pionie tej rakiety zaczyna się cała procedura jej tankowania i tak dalej. I dokładnie wiadomo, kiedy poszczególne rzeczy w tej rakiecie będą się działy. W momencie, jak to zostanie osiągnięte, to jest uruchamiana procedura testowa, która znowu ma jakieś tam etapy i dokładnie wiadomo, kiedy te poszczególne rzeczy powinny się wydarzyć. I jest ten moment... T00, moment jak na YouTubie podpalają się silniki i rakieta leci w kosmos. I te wszystkie momenty w czasie są opisane w taki bardzo dziwny, pozornie sposób. T minus 15 godzin, przepraszam, L minus 15 godzin, T minus 10 godzin, T minus 12 godzin, 17 minut, 15 sekund. I można jakby się zastanowić tak na ten Zastosowany jest tutaj jakiś bardzo dziwny opis czasu. Jakby, czemu to wszystko służy? To służy temu, że jeżeli jeden czy drugi, czy dziesiąty pracownik. Czy też nawet widz na YouTubie, zastanowi się, za ile tak naprawdę ta rakieta odpali swoje silniki. To tą informację ma bardzo szybko. Wystarczy, że spojrzy na ten znacznik czasowy, te minus 12 godzin, 17 minut i 15 sekund i wie dokładnie, że za 12 godzin, 17 minut, 15 sekund ta rakieta odpali. Jeżeli my tej procedury nie przerwiemy, gdyby te punkty były opisane w taki sposób, że na przykład liftoff następuje o godzinie powiedzmy 18.43, a teraz jest godzina 15.20, załóżmy 4. 15 sekund, to jeżeli miałbym w locie wykonać kalkulację, za ile minut, godzin, sekund i tak dalej, to faktycznie nastąpi, to muszę te obliczenia cały czas robić w głowie. Więc dla uproszczenia obliczeń i dla uproszczenia odbioru tych informacji, one są przedstawiane w taki inny sposób. Czasami też jest tak, że na końcu zazwyczaj te transmisje właśnie kończą się w momencie, kiedy kończą się te silniki. ładunek gdzieś tam leci w kosmos. Niektóre misje mają jeszcze jeden taki etap w którym następuje y, wykonanie faktycznej misji. To są zazwyczaj jakieś tam misje tajne. One mają tam jakieś swoje znaczniki czasowe. No, akurat tego niestety nie widać na YouTubie. Natomiast y, to, co chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że każda z tych stref jest specyficznie nazwana, że patrząc na ten znacznik czasowy, dokładnie wiadomo, w jakim obszarze tego testu się znajdujemy. Jeżeli ten znacznik nazywa się L-20 na przykład 4 godziny, to wiem dokładnie, że jestem jeszcze przed procedurą tego Auto Sequence Down, Countdown, ponieważ jeszcze nie osiągnąłem tego znacznika L15. Jeżeli go przekroczę, ten moment, który tu jest oznaczony jako L15, to zmieniam nazewnictwo tego, tego znacznika czasowego i posługuję się takim zwrotem T, i to jest jakieś na przykład, nie wiem, 15 godzin. W momencie, kiedy odpalą silniki, zmieniamy to na T. Dzięki temu bardzo szybko wiadomo, w jakim obszarze tego testu się znajdujemy. Przepraszam. I teraz, dlaczego Wam o tym mówię? Bo Świetnym takim ćwiczeniem programistycznym dla własnego rozwoju jest zobaczenie i zastanowienie się, jak taki problem, który obserwuję, po prostu bym zaimplementował czy zaimplementowała, gdybym miał taką możliwość. Jak mogę do tego podejść? No, jeżeli widzę przykładowo taki zapis, T plus 1 minuta 6 sekund, Max q, to jest moment, który po 60 sekundach ta rakieta tam osiąga jakieś tam naprężenia w swojej konstrukcji, to mam oczywiście bardzo wiele opcji. No jedną z takich opcji, a, która ma oczywiście swoje konsekwencje, ma, ma, ma zalety i wady, jest to, że każdy z tych stringów technicznie zaimplementuje sobie po prostu jako osobną zmienną. Więc mamy zmienną o nazwie time, mamy zmienną o nazwie name i mogę w ten sposób zacząć budować model mojej procedury startowej. Oczywiście same zmienne to nie jest wszystko, więc muszę dookoła tego zacząć budować jakąś logikę, która tymi danymi będzie tak naprawdę operowała. Więc Mogę sobie wyprowadzić na przykład funkcję, która będzie mi sprawdzała, czy dwa znaczniki są takie same. Mogę wyprowadzić sobie funkcję, która tu akurat nie ma wielkiej logiki. Nie Wystarczy po prostu porównać kilka stringów ze sobą. One-liner. Mogę zobaczyć tak naprawdę, ile sekund mija pomiędzy jednym a drugim znacznikiem czasowym. Jeżeli mamy na przykład znacznik T00 i T000015, no to znaczy, że pomiędzy nimi jest 15 sekund różnicy. Tą logikę no, dosyć jednak skomplikowano, bo tam są jeszcze te minusy, L, i T, mogę tak naprawdę zawrzeć w jednym miejscu. Mogę sobie zobaczyć, tak naprawdę, kiedy w czasie takim rzeczywistym, nie? A, bo na koniec pewnie muszę jakiś raport z, tego, z tej procedury startowej e, do jakiegoś urzędu złożyć, kiedy realnie te silniki się oderwały, nie? bo ten czas, który tam wcześniej widzieliście, T minus 15, L minus 15, T plus 15, to jest czas względny dopiero osadzenie tego, tego czasu względem jakiegoś punktu referencyjnego, na przykład faktycznie ten punkt 00 wystąpił o godzinie 15.30, pozwala pozyskać informację, kiedy w rzeczywistości wystąpiły inne te zdarzenia. Więc logika tej konwersji mogę tak naprawdę znowu oprogramować jakąś funkcją. I funkcja po funkcji mogę zacząć tak naprawdę budować ten model. No i bardzo szybko prawdopodobnie wtedy się zderzy z sytuacją, w której ktoś poda świadomie bądź nieświadomie taki zapis. Z względem tego, co wcześniej przedstawiłem, ten zapis jest poprawny, czy nie? X999999 i 0 ma to jakiś sens? To totalnie. Więc w każdą tą funkcję muszę wyposażyć w walidację, tą secondstu, real time i tak dalej, tak dalej. Da się zrobić? Oczywiście. Z czym się zderzymy? Z duplikacjami. Jeżeli będę wiedział, że każda z tych metod, każda z tych funkcji posiada zduplikowaną logikę walidacyjną, a ja nie chcę to naprawdę za każdym razem, kiedy będę ją modyfikował, bo być może zdarzy się taka konieczność a, naprawiać każdego z tych miejsc, muszę tą logikę gdzieś wynieść. Gdzie ją wynoszę? W projekcie? odpowiedź prawdopodobnie brzmi do utylisa, Ale może to nie jest najlepszy pomysł. <grym> ok, tylko taki zapis jest tak naprawdę jednym z zapisów poprawnych. Jeżeli popatrzymy sobie na te zapisy, na te informacje, że tak naprawdę opisaliśmy w tym modelu dwoma zmiennymi. Tak naprawdę ten punkt w czasie. To powinniśmy też zauważyć bardzo szybko, że jeżeli oderwiemy od tego punktu jego nazwę, albo zrobimy odwrotnie, to znaczy oderwiemy zapis czasu od tego punktu, to tak naprawdę te rzeczy jakby opisują jakieś randomowe rzeczy. Nie? Tak naprawdę dopiero ich połączenie mówi nam, w jakim punkcie czasu tej całej procedury jesteśmy. I tak naprawdę wiele, wiele lat temu. Łotkanie Cunningham opisał to jako tak zwaną konceptualną całość, nie? że osobno te atrybuty, które wcześniej widzieliście, oznaczają coś zupełnie innego. Max Q może być nazwą samolotu albo nazwą Quality Gate'a na sonarze, whatever, a w szczególności nie muszą opisywać coś całkowitego, dopiero razem tworzą nierozerwalną e, całość zwaną Conceptual Hall. I teraz, bardzo często, wiecie, w projektach widać coś takiego, że <laughs> gdzieś tam przewalamy przez jedną, drugą, trzecią e, funkcję zestaw dokładnie tych samych argumentów. Nie? korzystając z typów prostych, wprowadzając do naszego projektu takiego smela typu primitive obsession, a jednocześnie moglibyśmy ten problem rozwiązać, skoro te rzeczy zawsze muszą wystąpić razem, to może wprowadźmy jakiś typ, który to tak naprawdę opisze. Jednocześnie na tym typie zaczniemy budować jakąś powiedzmy algebrę. Więc w tym wypadku co mogę zrobić? No, zamiast przewalać w moim systemie wszystkie te rzeczy, a za każdym razem do każdego argumentu funkcji przekazywać i, i tę nazwę i ten znacznik czasowy, stwórzmy obiekt, który tak naprawdę ma te informacje w środku. A w tym przypadku będzie to typ L albo T. A jakiś typ tutaj z, z języka użytego, który pozwala przechować informacje o godzinach, minutach, dniach, sekundach, jeszcze informacji, czy ten interwał jest liczony w przód czy w tył. Także będzie można przechować tą kluczową informację oraz nazwę tego punktu. I oczywiście tą walidację, którą wcześniej e, można by włożyć do jakiegoś utilisa i w ten sposób sobie oprogramować, można włożyć do metody wytwórczej konstruktora tego obiektu i zagwarantować, że nikt nigdy. Tego na no, nie pominie, nie? to znaczy za każdym razem, kiedy ktoś będzie próbował tworzyć ten obiekt, zagwarantujemy jego poprawność. Jeżeli naruszamy jakieś reguły, które są zaimplementowane w tym wypadku jako walidatory w konstruktorze, przepraszamy, exception i nie możesz tego zrobić. Tutaj hmm, druga reguła pochodzi z tego, że akurat w SpaceX przyjmuje się bardzo często, że te zakresy czasowe mogą być po 24 godziny w każdą stronę, chociaż to oczywiście zależy od rodzaju misji. Typ, bardzo prosta implementacja. No i na tak powiedzmy wytworzonym typie można teraz budować kolejne zachowania. Jakieś na początku bardzo proste, żeby korzystać z jakiejś reprezentacji, po prostu wyciągać jakieś wiecie wizualizacje wyrenderowanych napisów na potrzeby na przykład prezentacji, a jednocześnie te wszystkie funkcje, które wcześniej nagle pokazywałem, które operują na osobnych tych typach i wymagałyby tak naprawdę duplikowanej walidacji, nagle można przenosić do tak wytworzonego obiektu. Nie? Nagle, tak naprawdę, się to może sprowadzić do całkowitej eliminacji przynajmniej jakiejś części logiki, powiedzmy, takiej walidacyjnej, bo ten obiekt jest już w stanie poprawnym. Nie? Więc, tak naprawdę, jeżeli bym chciał z takiego time eventu zobaczyć, kiedy on realnie występował, to wystarczy, że podam punkt referencyjny, na przykład godzinę 15 i się zapytam: 15 przesunięta T plus 15 minut 24 sekundy, to jaki to jest czas? One-liner. I mogę tak zacząć budować takimi moimi kółkami metodą, wiecie, bottom-up, kolejne zachowania. Skoro mamy dwa takie obiekty, jak time event, które opisują czas bardzo relatywnie, bardzo względnie, to jaka jest pomiędzy nimi różnica czasowa? Jeżeli coś jest t minus jedna godzina, coś jest t plus jedna godzina, to pomiędzy nimi relatywnie jest dwie godziny czasu. One-liner. Oczywiście, żeby taką logikę gdzieś sobie zaimplementować, no to wypadałoby stworzyć testy. Prawdopodobnie te testy powinienem wam pokazać na początku, że Jeżeli chciałbym na przykład faktycznie pokazywać, ile czasu mija pomiędzy jednym a drugim takim eventem, to w kodzie, żeby nie robić, się, wiecie, jakiegoś, powiedzmy, no, średniego developmentu, powinienem mój kod zabezpieczać testami, jego zachowania. Więc mogę opisać oczekiwane zachowania takiego obiektu bardzo prostym testem. Wytworzenie tego testu zasadniczo wymaga tego, wiecie, chwili zastanowienia się, podania kilku przypadków, Implementacyjnie niewiele tak naprawdę będzie tutaj trzeba zrobić. Zachowanie po zachowaniu można tą algebrę rozszerzać. Nie? I z pierwotnego punktu wyjścia dwóch zmiennych sklejonych funkcjami można dojść do obiektu z zachowaniami bardzo prostymi, które można dowolnie komponować. <laughs> Czy mamy jakąś na plasę? Oczywiście, dla zachowania powiedzmy jakiegoś. Um, Kontaktu z innymi obiektami, jeżeli, na przykład taka informacja przyjdzie w stringu, ok. Można sobie wytwarzać kolejne konstruktory, które nam zagwarantują, że ten obiekt zawsze będzie w stanie poprawnym. Powstaje w naszym modelu klasa Time eventu. I teraz, jakbyś się tak się zastanowić, nie, to zobaczcie na tą klasę, yy, że ona tak naprawdę w środku, jedyne co ma, to ma tak naprawdę informacje o typie, o interwale czasowym i nazwie. I zasadniczo to jest wystarczające, żeby ta klasa była w pełni funkcjonalna. I w sytuacji, kiedy tak naprawdę zauważamy, że Jedyne, co nas interesuje, to są wartości. Nie, ten obiekt nie potrzebuje żadnej tożsamości. no to Zgodnie właśnie z, z konceptami uh, Erika Evansa, można by się zastanowić, czy nie powinniśmy zaimplementować tego obiektu właśnie jako tzw. value objectu. Obiekt, który nie potrzebuje żadnej tożsamości, ponieważ jego tożsamość jest opisana tak identyfikatorami, w sensie wartościami tych atrybutów, które on ma. Jeżeli weźmiemy sobie dwa takie obiekty i porównamy wartości, które one mają w środku, możemy stwierdzić, to jest to samo. To, że masz inną instancję tego obiektu, ale z tymi samymi danymi, w sumie pozwala nam podejść, że to jest dokładnie to samo. Tylko, że to jest tak naprawdę tylko kawałeczek tego timeline'u, który wam pokazywałem. Nie? Bo te punkty, w sensie te obiekty, te, 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 te ułożone time eventy na tej osi, one się powstają w pewien specyficzny sposób. Żeby móc powiedzieć, czy taki moment w czasie to jest T minus 15 minut, czy T plus 15 minut, to niestety trzeba mieć informacje na temat tych dwóch punktów, które są szczególnie wyróżnione. Kiedy jest ten moment zakończenia um, przygotowań i rozpoczęcia testów i kiedy jest oczekiwany moment startu tej rakiety. Więc zamiast znowu bawić się pomiędzy tymi dwoma punktami w postaci dwóch zmiennych, zamknijmy je w jeden obiekt, ponieważ te dwie rzeczy są zawsze potrzebne, żeby te obiekty time eventu wytwarzać. Zamknijmy je w obiekcie o nazwie countdown, odliczania. Bo łatwo też zauważyć, że pomiędzy tymi rzeczami istnieje znowu pewna zależność. To znaczy moment zakończenia tych przygotowań musi być wcześniej niż moment um, odpalenia tej rakiety. W innej kolejności powiedziałbym, że to chyba nie ma sensu. Nie? Czyli znowu istnieje jakaś logika, która tak naprawdę wiąże te dane dodatkowo. Więc zamiast tą logikę rozsmarowywać po, po, po systemie w wielu miejscach, osadźmy ją tam, gdzie ona tak naprawdę będzie najbardziej wykorzystywana. W miejscu, gdzie te obiekty powstają. Dodatkowo tutaj znowu jest yy, jedna reguła, że te, nie, te, te punkty nie mogą być zbyt daleko od siebie odsalone. Ale znowu, usadzenie tej walidacji w jednym miejscu no, spowoduje też powstanie pewnych korzyści w systemie. Po pierwsze, nie będzie się ta walidacja rozpleniać po systemie w wielu miejscach. Zawsze będzie jedno miejsce, w którym będziemy ją kontrolować. Po drugie, zawsze będziemy w stanie zagwarantować, że ten obiekt będzie wytworzony w stanie poprawnym. I pozostaje tylko napisać delikatny kawałeczek kodu, który wykorzystując właśnie te, dwa, te dwie informacje wytworzy nam obiekt tego znacznika czasowego. I żeby to zrobić tylko tak naprawdę trzeba powiedzieć, kiedy to zaistniało. Mamy dwa punkty w czasie, mamy moment, w którym jakieś zdarzenie zachodzi, łączymy te informacje w jednym miejscu, powstaje time event. Na dobrą sprawę trzy linie kodu, jeden if. Jeżeli uważnie tak słuchaliście tego, co powiedziałem, to pewnie właśnie stwierdziliście, że niektóre z tych zapisów no pomijam ten x tam 99,99 i 0, też nie mają sensu. Zapis taki, L plus 10 sekund, prep start, w tej domenie nie istnieje. Nie jest to poprawny zapis. I teraz, jeżeli faktycznie musiałbym w takim projekcie zareagować i rozszerzyć tą logikę walidacyjną, to zobaczcie, że nagle ta cała logika znajduje się tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Wystarczy otworzyć jedną klasę i tą informację wprowadzić. To jest konstruktor time eventu. I teraz łączenie tych wszystkich rzeczy, countdownu, z jakimś, z jakimś tam eventem, ok, już daje jakieś możliwości. Ale na, na rysunkach początkowych, dzisiaj wam pokazałem jeszcze jedną postać, pokazałem wam tutaj start rakiety i był Maciek Anisterowicz. I powiedziałem, że panowie umieją w odliczanie. No Elon Musk umie w odliczanie do startu rakiet. Ten pan umie w odliczanie w mailach. To jest akurat mail, z, zdaje się, z kampanii Legacy Fightera. I na koniec tego maila znajdował się licznik. Do czego ten licznik odliczał? Jak sądzicie? Do końca sprzedaży. Jakby popatrzeć na to, co robią różni sprzedawcy gdzieś tam w internecie, to łatwo zauważyć, że ten koncept jest dokładnie ten sam. Jest jakiś timeline działań, który ma pewne fazy. Te punkty wyglądają uh, mają oczywiście inne nazwy, inne lokalizacje i ten timeline opisuje w rzeczywistości coś innego. Nie? Opisuje tak naprawdę mechanikę sprzedaży. I tak naprawdę łatwo by w tym momencie zobaczyć, że Wiele obiektów właśnie nie, nie opisuje, nie, nie ma tej tożsamości, bo w rzeczywistości jedną ich cechą jest to, że opisują jakąś charakterystykę innych rzeczy. Więc na przykład ten timeline w jednej sytuacji może opisywać procedurę startu rakiety, a w drugiej jakiś proces sprzedażowy. I zobaczcie, że tak naprawdę idzie się taką metodą programistyczną bottom-up, czyli składanie takich malutkich klocków, coraz większe klocki, coraz większe klocki, coraz większe klocki, bardzo łatwo umożliwia osiągania i budowania znacznie bardziej złożonych zachowań te tego modelu. Yy, bo w naszym modelu mamy ten time event. Nie? To jest jeden punkcik na tej osi czasu. Ten punkcik został wytworzony jakimś innym obiektem, ale jest jeszcze cała ta oś. Timeline. I ten timeline tak naprawdę jest czym? No kolekcją, tylko i wyłącznie uporządkowaną kolekcją tych obiektów. Oczywiście być może ma jakąś tam nazwę, być może ma jakieś tam cechy, ale przede wszystkim ma tą kolekcję. I co można zrobić? No można ten obiekt przede wszystkim zbudować, można na nim budować nowe zachowania. Jeżeli mam kolekcję obiektów, do dorzucenie nowego takiego eventu tej kolekcji, w rzeczywistości tworzy nową kolekcję. Jeżeli chciałbym na przykład wyciągnąć jakieś obiekty z tego getterem, ewentualnie taką kolekcję przyciąć, odwrócić, sprawdzić jej długość, to mówmy się, nie są to zachowania super skomplikowane. Kilka linii kodu dostarczone. Za każdym razem tworzona jest nowa instancja tego obiektu. Oczywiście te obiekty, o których my tutaj rozmawiamy, nie zawsze muszą mieć taką pełną niemutowalność to ten akurat jest immutable bo przykładowo, jeżeli obiekt, który my będziemy gdzieś tam modyfikować, podlega tej modyfikacji bardzo często bardzo kosztowna jest ta zmiana. Jednocześnie ta zmiana nie spowoduje jakiejś, nie wiem, utraty referencji w innych częściach systemu i nie spowoduje problemów tam, gdzie ta referencja jest używana. Ok? Może tak naprawdę to nie jest um, potrzebne, żeby sobie tą immutability gdzieś tam zdobywać. Ale jeżeli nie, to dlaczego nie? Timeline. Jak taki timeline można wytworzyć? Mamy naszą procedurę startu. Przyjmijmy, że jest to przykładowo tutaj odpalenie jakiejś, yy, jakiejś tam misji. Mamy timeline, i do tego timeline'u tak naprawdę tylko wystarczy powrzucać obiekty, które powstają w procedurze odliczania. Te trzy obiekty, z których każdy tak naprawdę no jest zupełnie niezależny od pozostałych, mogą nagle stworzyć tak naprawdę mały model, który ze sobą bardzo fajnie współpracuje. Tyle, że plan, który widać w dokumentacji Falcona, a rzeczywistość bardzo często się rozjeżdża. E, tak samo jak z naszymi estymacjami. I co bym chciał czasami na końcu znać? Na końcu... W rzeczywistości bardzo często trzeba oddać jakiś dokument, który pokazuje, jak realnie wyglądała taka procedura startu, ponieważ jeżeli te punkty się rozjechały zbyt mocno, to niestety ma to pewne konsekwencje. No, wyobraźcie sobie tak naprawdę, że obszar w którym taka rakieta startuje, właściwie przestrzeń nad tym obszarem, no, musi być zamknięta ze względu na samoloty, które tam latają. No ostatnią chyba rzeczą, którą byśmy chcieli, to zderzenie takiej rakiety z samolotem pasażerskim. Więc tak naprawdę, jeżeli te punkty się bardzo mocno rozjeżdżają, to istnieje ryzyko, że tak naprawdę, no, mogłoby dojść do, wiecie, do takiego być może, przynajmniej sytuacji zagrażającej życiu. Więc fajnie byłoby wiedzieć, jak te timeline'y tak naprawdę mocno się rozjechały. I zobaczcie tak naprawdę, że jesteśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie o krok od osiągnięcia tak zaawansowanej możliwości w tego modelu. Jedyne, czego nam brakuje, to jest metoda, zachowanie tego timeline'u, który pozwala nam oszacować, jaka jest odległość tak naprawdę czasowa w takim bardzo dziwnym modelu mentalnym czasu relatywnego, od innego timeline'u i oczywiście tutaj, żeby się już nie wygłupiać, to w tym wypadku powinniśmy chyba faktycznie zacząć od testów. Wytworzyć jakieś przypadki testowe, w których pewnie byśmy opisali, że porównywanie dwóch timeline'ów, które mają inne event'y, nie ma sensu. To się nie powinno porównywać w ogóle. Jak zauważycie, trzeci event w obydwu timeline'ach jest inny. To powinno technicznie rzucić exceptionem. Tego nie można porównać. Timeline'y, które są identyczne, to ich odległość jest zero. Timeline'y, które są minus T minus 1 T plus 1. Tak jak wcześniej wspomniałem, ich odległość wynosi 720 sekund, czyli dwie godziny. I tak dalej, i tak dalej. Można by sobie pokazywać coraz to więcej przypadków. I dopiero, jeżeli mamy takie przypadki, przystąpić do napisania kodu. Sam kod faktycznie testowy będzie bardzo prosty. Tutaj jest przykład z jakimś Data Providerem, który tak naprawdę weźmie dane i tylko porówna odpali dwie metody i dwie asercje. No big deal. Na koniec tak naprawdę software powinien być prosty. Dlatego ten kod jest prosty. Może ten kodik nie jest prosty, ze względu na to, że trzeba tutaj przetworzyć pewne kolekcje obiektów. Ten kodik będziecie dostępny potem w internecie, żebyście chcieli to prześledzić dokładnie tą metodę. Ale to, co się tak naprawdę dzieje, to wykorzystując wszystkie metody, może nie wszystkie, seconds Stu i Events, które były zrobione wcześniej, tak naprawdę powstało nowe zachowanie tego obiektu, które pozwala obliczyć, jak daleko są te rzeczy od siebie. Step by step w tym modelu bottom up coraz to bardziej złożone funkcjonalności. Ja I że często jeżeli faktycznie zaczniemy sobie rozkładać bardzo takie specyficzne zachowania pomiędzy naprawdę małe obiekty, które w rzeczywistości nie są super skomplikowane, nie są mocno skomplikowane też do wytworzenia i otrzymania, to nie pozostaje mi nic, nic innego niż zgodzić się z tym, co napisał Werner w swojej książce, że tego rodzaju obiekty, które właśnie mierzą cechy innych obiektów, kwantyfikują je, opisują te rzeczy, cechy jakichś innych obiektów, są tak naprawdę znacznie łatwiejsze w utworzeniu, przetestowaniu, w optymalizacji i utrzymaniu, bo na koniec ten kod prawdopodobnie trzeba też utrzymać. Idąc dalej, jeżeli faktycznie taki kodzik opisywałby procedurę startu jakiegoś Falcona, to można by w tym momencie wyciągnąć jakiś taki referencyjny timeline z jakiegoś repozytorium, na przykład timeline, który został zgłoszony do jakiejś tam, powiedzmy, agencji kosmicznej, do której trzeba się teraz rozliczyć, Wystarczy tak naprawdę porównać, jak mocno odjechaliśmy, i ewentualnie obsłużyć sytuację. Zobaczcie, że. A czasami wystarczy na ten sam cza znacznik czasu spojrzeć delikatnie z innej perspektywy. Delikatnie. W tym przypadku, jeżeli to był YouTube i oddalilibyśmy się tak naprawdę o kilkadziesiąt pikseli, to nagle ta reprezentacja czasu technicznie i biznesowo zmienia się o 180 stopni. Bo jeżeli zaczynamy mówić o tym znaczniku czasowym w kontekście edycji wideo, jeżeli ktoś z Was montuje wideo, to pewnie będzie znał ten przykład. To ten timeline, który wcześniej widzieliście z punktu widzenia takiego montażysty, to jest tak naprawdę jakaś seria klipów, które trzeba ładnie pokazać użytkownikowi końcowemu. I to, co jest bardzo ciekawe tutaj, to jak się przyjrzycie opisom czasowym tej osi, to tutaj na górze jest taki znacznik godzina 28 sekund. Jeżeli byście zaczynali w programie montażowym montować właśnie jakieś swoje filmy, czy z wakacji, czy z konferencji, to zobaczycie, że wasz film zaczyna się w pierwszej godzinie. Pytanie, jak to? Przecież ja dopiero tutaj zaczynam pierwsze sekundy tego filmu. Okazuje się, że tak naprawdę znowu istnieją pewne uwarunkowania i pewne zasady rządzeniem, zarządzania czasem jakby w tym, w tym obszarze. I czas tu będzie mierzony troszeczkę inaczej. Tak jak tam mieliśmy te znaczniki... Plus, minus, i tak dalej. Tu mamy głównie plusa. A czas z kolei jest mierzony w taki bardzo dziwny sposób, że jeszcze na końcu, po godzinach, minutach, sekundach, pojawia się dodatkowy znacznik. 0,0, 0,1, 0,2. I nagle to może wrócić do punktu 0,0. Tak bardzo nieintuicyjnie, bo czasami byśmy oczekiwali, że tam są jakieś milisekundy, które będą, wiecie, do stu z, dążyły. Czasami to będzie, nie wiem, 60 sekund, i tak dalej. A to się zachowuje inaczej. Dlaczego? Ponieważ w tym zapisie ta ostatnia informacja. Opisuje tak naprawdę nie czas, ale klatkę, która wyświetliła się w tej sekundzie. Więc mamy tutaj film, który się wyświetla z trzema klatkami na sekundę. Pewnie jest to niewystarczające, żeby tak naprawdę oglądać to, jak wiecie, animację, ale wystarczające do tego, żeby się zaczęło to jakoś tam animować. I gdybyśmy przystąpili do takiego, do tej implementacji takiego modelu, to prawdopodobnie zaprojektowalibyśmy to zupełnie inaczej. Wyszlibyśmy od obiektu, który opisuje właśnie, ile klatek na sekundę mamy, z bardzo prostą logiką. Tak naprawdę. Zasadniczo tylko nie może to być ujemne. Może to być nawet milion klatek na sekundę, jeżeli macie dobrą kamerę. I do, doszlibyśmy do takiego obiektu o nazwie timecode, który tak naprawdę ma identyczne zachowania, może oferować dokładnie te same zachowania. Można go porównywać, czy ten znacznik czasowy jest wcześniejszy czy ten, można zobaczyć jak mocno one są odległe, tylko że informacje, które ten obiekt ma w środku, tak naprawdę są zupełnie inne. Wystarczy tak naprawdę informacja o znowu o względnym znaczniku czasowym informacja o numerze klatki, informacja o częstotliwości nagrywania tych klatek, żeby te wszystkie zachowania tak naprawdę oprogramować. I ten koncept wali objectu pochodzi z tych grubych książek, które wam pokazałem na górze. Ale w tej prezentacji starałem się nie dotykać kilku aspektów. Nie chciałem mówić wam o żadnych subdomenach, których odkrywanie czasami wymaga znajomości tematu. Nie mówiłem wam o żadnych bounded kontekstach, nie mówiłem wam o żadnych agregatach świętym gralu programowania, który w większości przypadków nie ma absolutnie żadnego sensu. Natomiast pomimo tego, że używam najprostszego z tych wzorców technicznych, który technicznie sprowadził się do obiektu, który ma kilka metod na krzyż, a każdy z nich miałby, no, poza może dwoma, po jednej, dwie linie, tak naprawdę, to mam nadzieję, że udało mi się wam przekazać troszeczkę takiej wiedzy domenowej z zakresu powiedzmy, po, chociażby takiego budowania timeline'u. Ale jednocześnie, jeżeli w naszym projekcie pojawi się obiekt, który implementuje ten wzorzec, ma jego benefity, du eliminacji duplikacji, um, walidacji w naszym projekcie, pozwala nam zmieniać reprezentację, może z niego wyciągniemy sobie interfejs, żeby tak naprawdę tę reprezentację w środku trzymać zupełnie inaczej, to nagle zyskujemy taki kamyczek na, na podstawie, którego możemy dalej budować. Jeżeli interesowaliście się domytywem design, to pewnie znacie hasło agregat. Jakby tak rozłożyć tą definicję agregatu na, na czynniki pierwsze, to się okaże tak naprawdę, że to jest obiekt, który gwarantuje, że pewien graf innych obiektów, ANSI, agregatów, utrzymuje cały czas pewne reguły. Macie połowę roboty zrobioną. Słuchajcie, jeżeli chciałbym tak naprawdę, żebyście coś z tej prezentacji tutaj yy, zachowali, takim takeaway'em, chciałbym, żeby było to, że wali obiekty oferują znacznie więcej możliwości niż to się wydaje, i niż jest to przedstawiane w wielu gdzieś tam blogpostach czy, czy, czy jakichś prezentacjach, że to są tylko i wyłącznie posty walidatory. Które, obiekty, które gwarantują, że nie będą w stanie te obiekty powstać w stanie niepoprawnym. Oczywiście. Przykład maila, który sobie sprawdzę jakimś walidatorem, jakimś agestem, czy, czy w inny sposób, czy to może powstać, sprawdzę sobie zip code'a, sprawdzę sobie numer telefonu, być może dokładając jakieś getery. Jasne, to są fajne przykłady. Ale tak naprawdę można na tym budować coś więcej. Obiekty, które mają tak naprawdę tak dużo zachowań, że ich połączenie same w sobie da naprawdę dużo wartości w projekcie. Natomiast przestrzegałbym przez jedną rzeczą, żeby tak naprawdę tych obiektów nie wprowadzać wszędzie. Bo jeżeli wasze value obiekty, miały być tylko prostym wrapperem, nie wiem, na stringa, na inta i wprowadzić tylko nazwę taką biznesową, domenową na taki typ informacji, okej, okay, można, tylko że to nie będzie game changer w waszym projekcie. Ani ten, ani tamten. Dzięki wielkie.